Zacznę od tego, że temat mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w Legionach Polskich w latach 1914-18 był przez ponad 50 lat tematem tabu. Dopiero w latach 90., w drugiej połowie lat 90. Właśnie nieżyjący już wspominany przeze mnie doktor Edward Buława podjął się próby przedstawienia tego zagadnienia. Wiadomo, po tylu latach nie było już tych naocznych świadków wydarzeń. Odtwarzanie faktów po tylu latach przy zniszczonej dokumentacji jest trudne. Zostały nam szczątki. Dlatego nie jesteśmy w stanie przedstawić pełnej historii udziału i zasług cieszyniaków w Legionach. Staramy się tylko z każdą chwilą, z każdym następnym dniem uzupełniać tą wiedzę o kolejne małe dodatki. Mój wykład jest i kontynuacją pracy pana doktora Buławy i wystawy, którą miałem zaszczyt przygotowywać z panią Wespół, z panią Anną Rusnok w Książnicy Cieszyńskiej w 2004 roku. Wtedy to była 90. rocznica wyruszenia Legionów w bój. I moje ostatnie badania, które są niczym więcej jak tylko przyczynkiem do tych osiągnięć, które nastąpiły wcześniej, są tylko małym uzupełnieniem. Mój wykład będzie się składał z takich właściwie trzech części. W pierwszej postaram się przedstawić jakiś ogólny rzut oka na Legiony jako całość, na genezę ich powstania, ich funkcjonowanie w czasie I wojny światowej. Potem omówię związki cieszyniaków i Śląska Cieszyńskiego z Legionami, a następnie przejdę do przedstawienia kilku sylwetek legionistów, bo nic tak nie przybliża historii jak historia, dzieje, życie i losy często bardzo trudne, tragiczne losy poszczególnych ludzi. Tak jak mówiłem, tam było 25 tysięcy żołnierzy w szczytowym momencie funkcjonowania Legionów, a ocenia się, że przez służbę w Legionach przewinęło się nieco ponad 30 tysięcy. Śląsk dał Legionom od 500 do 600 ochotników, czyli jak na swoje rozmiary, na swoje możliwości mobilizacyjne bardzo dużo. Na Śląsku Cieszyńskim przed wybuchem I wojny światowej funkcjonowały właściwie trzy organizacje, które się zajmowały szkoleniem militarnym. To był strzelec, polowe drużyny Sokoła i scouting, czyli harcerstwo. Mieliśmy przeszkolonych, tak jak tutaj Państwo widzą, nie widzą Państwo. Mieliśmy przeszkolonych około 200 strzelców, 700 sokołów, ale to nie na wiele się zdało, bo mobilizacja na Śląsku tych oddziałów nastąpiła trochę za późno i armia austro-węgierska zdołała większość tych przeszkolonych, będących w najlepszym wieku poborowym, zmobilizować do swoje szeregi armijne, do służby w tak zwanym Legionie Śląskim, o którym zaraz powiem. Zgłaszali się albo ci, którzy pracowali przede wszystkim w hutnictwie, w kopalniach, nauczyciele i ci, którzy jeszcze byli w wieku przedpoborowym. Polską organizacją, czy polskim skrzydłem Naczelnego Komitetu Narodowego, odpowiedzialnym za pracę, prowadzenie
działalności legionowej od strony politycznej była sekcja śląska Naczelnego Komitetu Narodowego, która powstała 23 sierpnia 1914 roku, w której na początku zgodnie współpracowali przedstawiciele wszystkich najważniejszych stronnic na Śląsku Cieszyńskim, to znaczy Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, Związku Śląskich Katolików i Polskiego Zjednoczenia Narodowego. Tu oczywiście stoją za tymi partiami trzy osoby: Tadeusz Reger, Józef Lądzin i dr Jan Michejda. Mówię na początku. W tym momencie, kiedy Legion Śląski zaczął się formować, to rzeczywiście te wszystkie formacje polityczne ze sobą zgodnie współpracowały, ale po jakimś czasie ta współpraca się rozpadła. Sekcja Śląska została rozwiązana na jakiś czas i gdy powołano ją powtórnie, to rekrutacją do Legionów zainteresowana była głównie partia Tadeusza Regera, czyli Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska, natomiast te pozostałe bardziej skupiały się już na pomocy charytatywnej, opiece nad rannymi, chorymi legionistami i nad pomocą rodzinom legionistów. Tak jak tutaj Państwo widzą, według obliczeń pana doktora Buławy z tych 500 ochotników 65% to byli rodowici, czyli urodzeni na Śląsku Cieszyńskim, pozostali albo przyszli tutaj za pracą, albo po prostu na Śląsku Cieszyńskim zgłosili się do punktów werbunkowych do Legionów. Mówimy około 500, bo nie jesteśmy w stanie tak naprawdę obliczyć bardziej precyzyjnie liczby Ślązaków w Legionach. W okresie międzywojennym byli legioniści obliczali to, podawali liczbę 600. No jest to trudne do zweryfikowania. Tak, tutaj Państwu podaję, mamy z nazwiska, z imienia i nazwiska znamy 460 osób i według moich obliczeń 239, czyli 52% to urodzeni na Śląsku. Dlaczego taka różnica między mną a panem doktorem Buławą? Prawdopodobnie pan Buława wliczał ze względu na przede wszystkim na związki z polskim ruchem działającym na Śląsku. Tych wszystkich, którzy działali formalnie po morawskiej stronie granicy, Morawska Ostrawa, Witkowice, no i tam te wszystkie miejscowości, które są już formalnie leżą na Morawach, ale de facto działali oni wspólnie ze Ślązakami na Śląsku, znaczy z pochodzącymi ze Śląska Cieszyńskiego, urodzonymi na Śląsku Cieszyńskim, albo też pan Buława wlicza, włączył te swoje obliczenia tych, którzy wrócili z Mszany Dolnej, tam z 107 zostało wycofanych. Z Mszany wróciło na Śląsk Cieszyński. Były dwie przyczyny. Tak jak mówiłem, w Mszanie Dolnym doszło do zaburzeń, do podjudzania, żeby nie wstępować do Legionów, żeby nie składać tej przysięgi austriackiego pospolitego ruszenia. To była działalność narodowej demokracji. Część tych ochotników posłuchała tej agitacji, ale znaczna część tych, którzy wrócili do Cieszyna, to byli po prostu młodzi ludzie, których dowódcy Legionu Śląskiego, bez wyjątku prawie wszyscy, to byli nauczyciele, więc oni wyrzucali, że tak powiem, z formacji legionowych chłopaków, którzy powinni siedzieć w ławach szkolnych, a nie w okopach. No nie na wiele się to zdało, bo nie uchronili ich przed poborem do armii austro-węgierskiej, no ale działali w dobrej wierze, więc być może pan Buława doliczył także tych, którzy byli w tej 107-osobowej grupie, która wróciła do Cieszyna. 21 września nastąpił wyjazd z Cieszyna do Mszany. Wyruszyło około 420 ochotników,
po badaniach lekarskich i po tym, co się działo w Mszanie, w szeregi legionowe włączono 373. Utworzono z nich tak zwaną Kompanię Śląską, czyli formalnie urzędowo drugą kompanię pierwszego batalionu trzeciego pułku piechoty Legionów. Według moich obliczeń, także to podaję, z tych 239 osób, które się urodziły na Śląsku Cieszyńskim, 162, no czyli tak na oko mniej więcej 2/3, to są ci, którzy urodzili się w tej części Śląska Cieszyńskiego, która później znalazła się w granicach Czechosłowacji po 20 roku. 72 z polskiej części, a 6 urodziło się w samym Cieszynie. No oczywiście nie jesteśmy w stanie rozróżnić, w której części miasta, więc ich wyróżniam osobno. Ale 110 urodziło się poza granicami Śląska Cieszyńskiego, a 111 to są osoby, o których miejscu urodzenia nie mamy danych, więc nic nie można powiedzieć ponad to, co tutaj podajemy. Poległo, zmarło, zran lub chorób około 74. Dlaczego podaję około? Ponieważ pan Buława, opierając się przede wszystkim na relacjach prasowych, wynalazł bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo, podaje dużo osób, które nie występują w tej czerwonej książce, która tam między państwem krąży, więc dlatego pisze około. Te osoby, o których mówi pan Buława, a nie podają, nie potwierdzają ich oficjalne czynniki, trzeba by było próbować potwierdzić, trzeba by było szukać po prostu jakichś śladów w dokumentacji archiwalnej. Czy ona się zachowała? Nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Być może będziemy tak po kilka osób co jakiś czas dopisywać do tej listy. W niewoli lub zaginieni 22. Mamy właściwie dwie grupy tych, którzy zgłosili się do Legionów ze Śląska Cieszyńskiego. Ci, którzy szkolili się w Strzelcu, czyli ci głównie, którzy byli związani z ruchem socjalistycznym, przede wszystkim szkolili się w Strzelcu i te oddziały strzeleckie funkcjonujące przede wszystkim w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim wyruszały bezpośrednio do Krakowa i wiemy, że co najmniej 6 takich plutonów, 3 z polskiej Ostrawy, jeden z Bogumina, jeden z Gruszowa, jeden z Michałkowic wyruszyły i znalazły się w Krakowie, zostały wcielone do tam tworzonych oddziałów. Poza składem plutonu bogumińskiego nie znamy nazwisk tych ochotników, przepraszam, jeszcze 3 z Gruszowa, też znamy 3 z Gruszowa i skład plutonu bogumińskiego. Pozostałych nie znamy. To jest właśnie to, nad czym najbardziej trzeba boleć, bo to są ludzie, którzy nam uciekli, których w tej chwili nawet z archiwaliów nie będzie łatwo zidentyfikować, że są związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Jeżeli będą mieli podane miejsce urodzenia, będzie to miejsce urodzenia ze Śląska Cieszyńskiego, czy powiedzmy z Morawskiej Ostrawy, Witkowic i czegoś tam jeszcze innego, to też jeszcze ich zidentyfikujemy, ale wielu pracujących w Zagłębiu Karwińskim było jeszcze urodzonych na przykład na terenach Galicji i ich już nie będziemy w stanie zidentyfikować, że to są ci chłopcy, którzy poszli od nas. Druga część z kolei to są osoby, które zgłaszały się do polowych drużyn Sokoła i tutaj dokumentacja zachowała się pełna w Cieszynie, znajduje się w Książnicy Cieszyńskiej i jest wspaniale zachowana. I to głównie nazwiska tych znanych to właśnie z tej formacji i to są ci, którzy w głównej mierze utworzyli ten Legion Śląski, czasami nazywany półbatalionem cieszyńskim czy śląskim, który znalazł się potem w Mszanie.
Jeszcze taka rzecz, która bardzo wyróżnia cieszyńskich legionistów od legionistów z innych regionów Polski, co do ich dalszych losów. O ile legioniści w Galicji, w Kongresówce wracali do swoich ziem rodzinnych po zakończeniu walk o niepodległość, legioniści cieszyńscy nie mieli gdzie wracać. To była ta tragedia legionistów, zwłaszcza tych z zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego, czy powiedzmy z tej części Śląska Cieszyńskiego, która weszła w skład państwa czechosłowackiego, bo no, chodzi o okolice Frytku, Ostrawy, które de facto tak naprawdę nazwą Zalzie może nie mogą być nazywane. I to jest ta tragedia. Myśmy tych naszych legionistów tutaj nie byli w stanie wykorzystać do budowania przyszłości tej ziemi, bo ci, którzy przeżyli, albo się rozpraszali po dalszych ziemiach polskich, albo zostawali w zawodowej służbie wojskowej, albo część, i to ta najwartościowsza, oficerowie, bardzo szybko po wojnie zmarła, bo ich Hieronim Przepiński, Felix Hajduk, Józef Lebiedzik, Łysek zginął w czasie wojny, więc to też odpada. Ta elita tej formacji przestała istnieć. Nie było tych naturalnych przywódców, którzy by ją zorganizowali. I dlatego tu też się kryje to, że o legionistach na Śląsku Cieszyńskim tak mało wiemy. Tak, a z kolei związki legionów ze Śląskiem Cieszyńskim, no to jest właśnie pobyt znany, myślę, tutaj na Zaodziu oddziałów legionowych zimą z 1914 na 1915 rok. Znalazły się tu w zasadzie tyłowe oddziały pierwszej brygady, późniejszej, znaczy tak, pierwszej brygady. Batalion zapasowy w Bystrzycy, którym dowodził Andrzej Galica, późniejszy generał i organizator formacji podhalańskich w Wojsku Polskim. Szkoła Podchorążych znalazła się w Jabłonkowie. Departament Wojskowy stacjonował na wsiu. Powstawały liczne szpitale, na przykład Wędryni na Stołóżek. W tej chwili już nie jestem tak do końca pewny, czy on był największy, bo wydaje mi się, że można znaleźć informację, że powstawały szpitale gdzie indziej, które były też może nawet troszkę większe od niego. Tadeusz Reger redagował czasopisma legionowe w Cieszynie, Legionistę Polskiego i Wiadomości Polskie. No i znany pobyt Piłsudskiego w Cieszynie i w Jabłonkowie. Piłsudski raz z jednej strony wizytował te oddziały, które tutaj stacjonowały, przybył tutaj także, żeby je zwizytować, ale przede wszystkim przybywał także do Cieszyna, w którym się znalazł sztab generalny armii austro-węgierskiej. Tam pewne rozmowy musiał czynić. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale no jest taka sytuacja, nie wiem czy znana, że Piłsudski w jednym z tych szpitali legionowych tutaj się znalazł, bo w czasie no, tych swoich rozjazdów między Cieszynem a Jabłonkowem, no to był okres zimy, jeździł automobilem, no i gdzieś mieli kraksę, no i Piłsudski był lekko poszkodowany. No i jeszcze jeden fakt na Śląsku Cieszyńskim, no tutaj to też tak trochę zaokrąglam, trochę na podobieństwo tego, co uczynił pan doktor Buława. Co najmniej 32 legionistów pochowanych jest na Śląsku Cieszyńskim. Dlaczego mówię co najmniej 32? Według tej oficjalnej listy poległych
znajdujemy, że w Jabłonkowie jest 3 pochowanych. Oczywiście wszyscy wiemy, że na pomniku jest 5 nazwisk, o ile to ostatnie zmarły w 1918 roku jest mi jeszcze, jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego nie znalazł się w tej książce, no bo w zasadzie już zmarł po rozwiązaniu Legionów, więc tam się w tej książce mógł nie znaleźć. Natomiast ten pierwszy z pomnika w Jabłonkowie, Wagner, zmarł w 1914, nie bardzo rozumiem, dlaczego się nie znalazł. Widocznie nie występuje w żadnych dokumentach oficjalnych, do których docierali autorzy tej publikacji. No wiadomo, że nie odwiedzili wszystkich cmentarzy. Tak samo jest z Cieszynem. W tej publikacji jest ich 6, a my wiemy o 7. No i tutaj podaję, najwięcej w okolicach Ostrawy. W Morawskiej Ostrawie był bardzo duży szpital i tam także, i w Witkowicach także. I tam przyjeżdżały pociągi i tam prawdopodobnie tych rannych z tych pociągów sanitarnych wysadzano. No i podejrzewam, że ta liczba zgonów w tym miejscu wynika z tego, że po prostu niektórzy zmarli albo w czasie transportu, albo już byli w takim stanie, że umierali w tym momencie. To jest takie zdjęcie parku Sikory. Tutaj nie wiem, bo jest dość jasno tutaj na tej, nie wiem, czy Państwo to dobrze widzą. To jest Hieronim Przepiliński, dowódca Legionu Śląskiego i potem najważniejsza postać wśród oficerów Cieszyniaków, związanych ze Śląskiem Cieszyńskim w Legionach. Pochodził z Galicji, z zawodu był nauczycielem, był kierownikiem pierwszej polskiej szkoły wydziałowej prowadzonej przez Macierz Szkolną w Cieszynie. Był jednym ze współtwórców skautingu na Śląsku Cieszyńskim i działaczem Sokoła. W Legionach on już miał taki wiek, że nie nadawał się do służby liniowej. Więc znalazł się w kwatermistrzostwie i to miało dobrą stronę, ponieważ on, będąc tym kwatermistrzem 3 pułku piechoty, on o tych swoich cieszyńskich legionistów bardzo dbał, gdzieś ich tam zawsze chołubił, wynajdywał im tam i możliwość uzupełnienia jakiegoś ekwipunku, ubrania, dokarmienia czasami, podratowania zdrowia i takim tak go przedstawiali we swoich wspomnieniach cieszyńscy legioniści. I tak jak już wspominałem, był jednym z głównych oskarżonych w tym procesie w Maros-Siget. Jak do tego doszło? On za wszelką cenę próbował przeprowadzić tabory legionowe na stronę, na drugą stronę frontu. Potem, kiedy już było wiadomo, że się trzeba przez formacje austriackie, nie udało się zaskoczenie, trzeba się było zbrojnie przebijać przez formacje austriackie frontowe, kazali mu porzucić te tabory i ratować żołnierzy i kazali mu się dołączyć do tych oddziałów piechoty, które się przebijały. Potem się okazało, że te oddziały przebiły ten front, więc on wrócił po to, żeby te tabory jednak ratować i w ten sposób no nie udało mu się przejść na tą drugą stronę frontu. Dostał się w ręce austriackie i był jednym z tych głównych oskarżonych w tym procesie. Po 1918 roku, służąc w Wojsku Polskim, dosłużył się stopnia podpułkownika. Zginął w wypadku w 1923 roku w Tatrach. W wypadku autobusu. I tak jak Państwu mówiłem, był w jednym z nekrologów, został tak określony jako wódz śląskich legionistów, choć nie był rodowitym Ślązakiem. Tutaj mamy postać Jana Łyska. Tutaj mamy jego grób na cmentarzu komunalnym, na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie.
Łysek, Jan Łysek też był nauczycielem i poetą utalentowanym bardzo i animatorem życia kulturalnego. Był żołnierzem, był dowódcą, który świecił przykładem przed swoimi żołnierzami. Są takie opisy, że byli właśnie w ciężkim ogniu i żołnierze go prosili, żeby się po prostu położył, żeby się nie narażał, a on stał przy okopie i pokazywał żołnierzom, że kule nie zabijają. No niestety 5 listopada 1915 roku właśnie w ataku pod Kostniówką, tam gdzie właśnie ta kompania śląska poniosła największe straty w ogóle w całej swojej chyba historii, po tej bitwie 5 listopada 1915 roku ta kompania śląska już była kompanią śląską trochę tylko z nazwy, bo uzupełniałem już ją żołnierzami z innych części Polski. A sam Łysek został pochowany właśnie w Wołczecku. W październiku 1929 roku jego zwłoki uroczyście zostały sprowadzone do Cieszyna. Zostały pochowane na cmentarzu ewangelickim, przy kościele ewangelickim, przy kościele Jezusowym. I powtórnie były ekshumowane w 1969 roku, żeby zostać przeniesione właśnie na ten nowy cmentarz ewangelicki. To jest ten najnowszy, ostateczny, mam nadzieję, grób Jana Łyska. Tu Felix Hajduk, profesor Gimnazjum Polskiego, także z pochodzenia Galicjanin. Po wojnie w ogóle ze służby w Legionach musiał zostać zwolniony, ponieważ po prostu zachorował na gruźlicę, bo to jest ta służba w czasie I wojny światowej, to jedna to były straty bojowe, a druga sprawa to były olbrzymie straty wynikające z wyniszczającej służby, warunków służby frontowej. No. Ten człowiek po prostu zachorował na gruźlicę, no i został zwolniony ze służby w Legionach, wrócił do Cieszyna do pracy nauczycielskiej. Po wojnie w 1922 roku został prezesem macierzy szkolnej i był także wiceburmistrzem Cieszyna. Tutaj z kolei to jest Tadeusz Reger w mundurze oficera Legionów. Państwo na pewno tą postać znają, to proforma, tylko wspominam i tylko wyakcentuję ten aspekt jego działalności, który się wiąże stricte z Legionami. To był komisarz wojskowy, czyli właściwie jedna z najważniejszych osób decydująca o Legionach w samym Cieszynie. I potem zgłosił się do służby jako oficer werbunkowy, ponieważ groziło mu zmobilizowanie do armii austro-węgierskiej i poprosił o skierowanie do takiej służby i pracował w Opatowie, Pabianicach i Łodzi. I tą służbę w Legionach zakończył w 1917 roku, ponieważ wtedy cesarz zwołał na powrót parlament, który był zawieszony na czas wojny i wtedy automatycznie wszyscy posłowie do parlamentu zostali wyreklamowani z wojska i został zwolniony do tej pracy politycznej. No i oczywiście ten jego dorobek późniejszy polityczny jest Państwu doskonale znany. Jeden z przywódców Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, jeden z tych, którym zawdzięczamy no ten chwalebny moment przejścia do niepodległości w 1918 roku na Śląsku Cieszyńskim. Rudolf Halama, to jest, proszę zwrócić uwagę na rok urodzenia. Zawsze się o nim mówiło, że to był ten najmłodszy legionista. No, nie zgadzam się z tym, bo już znalazłem
co najmniej dwóch kolejnych chłopaków, którzy też z tego samego rocznika do Legionów się zgłosili. Oczywiście przed komisją poborową tacy byli chojwacy dodali sobie po 2 lata, żeby się w formacji znaleźć. Natomiast sam Rudolf Halama dostał się do Legionów w ten sposób, że po prostu wskoczył do wagonu w tym momencie, kiedy oni do Muszany odjeżdżali, no ponieważ chodził do szkoły, którą kierował Przepiliński, no więc ten go wziął na takiego swojego ordynansa na początek i tu go w tej roli widzimy, ale on potem służył normalnie w linii, no zasłużył sobie na 4-krotne nadanie Krzyża Walecznych, a tego za czyszczenie butów oficerom nie nadawano, więc tak jak mówię, zresztą kolega z jego klasy, Władysław Górniak, który poległ w 1915 roku, kolega klasowy z tego samego rocznika, właśnie który sobie dodał, żeby do Legionów się dostać, dodał sobie 1 rok, zginął w 1915 roku. Oni, kiedy przeglądałem dziennik szkolny właśnie ze szkoły wydziałowej, którą kierował Przepyliński, to na jednej stronie jest Władysław Górniak, na drugiej jest Rudolf Halama. I Halama to też jest postać tragiczna. To jest jeden z tych, których zamordowano w Katyniu. Tak dobieram Państwu te osoby. Z jednej strony w tej chwili już będę pokazywał tylko tych, którzy pochodzili w cudzysłowie z tej zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego. No, w 14 roku jeszcze nie było Zaolzia. Proszę to traktować jako skrót myślowy. Z jednej strony pokazuję właśnie Państwu losy tych zaolziaków, z drugiej strony staram się pokazać, jakie te losy mogły być różne. Tutaj mamy kolejnego, Augustyn Swaczyna z Karwiny, syn górnika, po którym zachował się dramatyczny list skierowany do Tadeusza Regera, w którym ojciec, który już był w wieku starszym, a ponieważ był górnikiem, więc podejrzewam, że jego zdrowie nie było najlepsze, który prosił Regera, żeby wyjednał wydanie przepustki kilkudniowe przynajmniej dla syna, bo chciałby się z nim no, w pewnym sensie pożegnać, czy ustalić jakieś sprawy rodzinne. No bo syn po prostu uciekł do Legionu bez wiedzy i zgody rodziców. I to był też oficer zawodowy Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. Poległ w kampanii wrześniowej. Ludwik Zych. Pochodził z Rychwałdu. Warunki materialne rodziny nie pozwoliły mu na dalsze kształcenie, więc został górnikiem. Do Legionów przywędrował, żeby zgłosić się do Legionów w Cieszynie, przywędrował z Węgier, bo podejrzewam, że z Górnych Węgier, czyli ze Słowacji, bo gdzieś tam był na jakimś stażu właśnie górniczym. Też był w okresie międzywojennym oficerem zawodowym Wojska Polskiego i tutaj jest to osoba jedna z najbardziej związanych przez służbę wojskową ze Śląskiem Cieszyńskim, bo był członkiem tajnej organizacji wojskowej, czyli z czasów przygotowywanego plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, a potem komendantem Legionu Zaolzie w 1938 roku. I w 1939 roku dostał się do niewoli niemieckiej, całą wojnę spędził w oflagach. No, po wojnie został skazany przez władze komunistyczne na karę śmierci, która została zamieniona na długoletnie więzienie. No, więzienia komunistyczne były tak wyniszczające, że wręcz go zwolniono w pewnym momencie z odbywania kary, bo był w tak złym stanie zdrowia, ale formalnie był umierał jako więzień, tyle że był urlopowany od odbywania kary. Polegli legioniści. Tutaj dwa przykłady znane.
na pewno państwu Rudolf Nardelli, to była rodzina pochodzenia włoskiego. Także nauczyciel zginął pod Maksymcem, a Tadeusz Warny, pochodzący z Nawsia, z rodziny tamtejszego nauczyciela, kierownika szkoły w Nawsiu i świeżo upieczony absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie. To też jest charakterystyczne, że myśmy się tutaj w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku dorabiali z trudem miejscowej śląskiej inteligencji i potem żeśmy ją strasznie przetrzebili na frontach wojny pierwszej i drugiej. Zginął pod Warańczą. To jest taki tragiczny los tej rodziny. Ich było trzech braci kończących Gimnazjum Polskie. Dwóch zginęło w czasie I wojny światowej, a trzeci w 1940 roku, ten, który został profesorem gimnazjum w Orłowej w 1940 roku, popełnił samobójstwo, obawiając się aresztowania przez Niemców, a jego dwaj bracia polegli w I wojnie światowej. Tu kolejne dwie postacie, Ferdynand Kotas i Karol Siwek, który łączy to, że przebyli szczęśliwie służbę legionową, przeżyli I wojnę światową i stanęli do walki o Polsko-Śląska Cieszyńskiego w czasie wojny polsko-czechosłowackiej, tak by to trzeba było mówić, choć w naszym powszednim użyciu funkcjonuje wojna polsko-czeska, ale to tak formalnie to ona była polsko-czechosłowacka. Jeden był oficerem w 10 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, a drugi z kolei służył w milicji i zginął w walkach w okolicach rzeki Stonawki. To tak, to już jest taki mały przyczynek do tego, o czym za chwilę będzie mówił kolega Krzysztof. Tutaj mamy dwie postacie na tym zdjęciu. Tadeusz Michejda to jest ten stojący, znany architekt okresu międzywojennego, pracujący w Katowicach, któremu Katowice zawdzięczają wiele wspaniałych budowli, a Śląsk Cieszyński również, bo to był człowiek, który projektował wiele szkół, kościoły, między innymi kościół ewangelicki w Istebnej projektował, a jego służba w Legionach została utrwalona przede wszystkim w rysunku. Wiadomo, jako architekt musiał mieć wyrobioną rękę do rysunku. W tych Legionach bardzo dużo rysował i część tych rysunków się zachowała. Mam nadzieję, że Państwo sobie, ja tego wszystkiego nie mówię, co tam jest, co jest napisane, ale myślę, że Państwo sobie to doczytują spokojnie. Myślę, że tak, w ten sposób możemy współdziałać ze sobą. Tutaj chcę poświęcić jeszcze chwilę Henrykowi Olejowi. Jeszcze inny przebieg losów jednego z legionistów. Henryk Olej, też nauczyciel z wykształcenia i z zawodu, w Legionach służył jako sanitariusz, dosłużył się stopnia chorążego, no to był w armii austriackiej, to był pierwszy stopień oficerski. No, on w ten sposób przeżył ten dylemat przysięgowy, czy i w ogóle zastanawianie się, czy te ofiary, które Legiony poniosły, miały sens, czy nie miały, które doprowadziły go do samobójstwa. Jest to postać o tyle ciekawa, że tutaj sobie pozwalam pokazać, nie wiem, czy Państwo to będą widzieć, na 15-lecie Wymarszu Legionów ze Śląska Cieszyńskiego została taka wydana taka okolicznościowa publikacja i tu jest dedykacja, jaką dostała rodzina Henryka Oleja. Taką dedykację dostawał
Ci, którzy, legioniści, którzy przeżyli, to dostawali oni pewnie osobiście. Natomiast tutaj jest dedykacja od Związku, od Okręgu Śląskiego Legionistów Polskich właśnie dla tej rodziny. I tam jest właśnie powiedziane, że jest to upamiętnienie jednego z bohaterów legionowych. Tak, to już zbliżam się do zakończenia. Mamy tutaj jeszcze dwóch takich młodych legionistów, których losy to są o tyle ciekawe, że pokazują nam jeszcze inny sposób, jak się legioniści zachowywali w swoim dalszym życiu. Tutaj mamy kolejnego, Emil Luda, to jest kolejny zawodowy oficer Wojska Polskiego. On został ciężko ranny już w późniejszych walkach w czasie wojny polsko-bolszewickiej i właściwie jego służba wojskowa została przerwana ze względu na stan zdrowia, ale w czasie II wojny światowej działał w oddziałach partyzanckich w okolicach, tyle że nie na Śląsku Cieszyńskim, a w okolicach Bochni, Wieliczki, łącznie zresztą, razem zresztą ze swoim synem, który jeszcze żyje, już człowiek bardzo schorowany, z którym jeszcze wczoraj rozmawiałem, pytając go, czy można, mogę jego, zdjęcie jego ojca tutaj do publikacji skierować. On się tak cieszył, że można tą postać zaprezentować i bardzo się cieszył, że jeszcze ktoś tematyką legionową i w ogóle tymi zaangażowaniem w walkę o niepodległość Polski ktoś się jeszcze interesuje. I tutaj na przykładzie Józefa Witosza widzimy, w czasie II wojny światowej stracił majątek, wysiedlono go z domu, ponieważ nie podpisał Volkslisty, deklarował się jako Polak, znalazł się na robotach przymusowych, więc to są świadectwa tego, że legioniści nie tylko na te 3-4 lata służby w legionach zdecydowali się zaświadczyć o tym życiem i zaświadczyć o swoim przywiązaniu do Polski, ale całym tym swoim życiem świadczyli o umiłowaniu swojej ojczyzny, mówiąc tak górnolotnie. Ale mamy tutaj przykłady rzeczywiście, jak to wyglądało. Kiedy tutaj wspominam Emila Dudę i powiedziałem o tym, że jego syn był w czasie II wojny światowej w partyzantce, to w tej chwili przypomina mi się właśnie postać Józefa Macury z Lesznej Dolnej, o którym napisałem artykuł do najnowszego kalendarza cieszyńskiego na 1914 rok, który też był legionistą i który w okresie międzywojennym służył w policji, a potem w straży celnej i w 1938 roku trafił na granicę z Wolnym Miastem Gdańskiem i potem uczestniczył w obronie Wybrzeża w 1939 roku. I jego syn również jako 15-letni chłopak. Ten Józef Macura też był z 1900 rocznika, też jako 15-latek uciekł do Legionów i sytuacja się powtórzyła. Tak wychował swoje jedyne dziecko, że jako 15-latek syn właśnie tego Józefa Macury uczestniczył w obronie Gdyni jako harcerz. Został ciężko ranny, stracił oko, no to uratowało go to przed tym, że go Niemcy nie rozstrzelali, bo Niemcy jak łapali harcerza, to raczej go nie brali do niewoli, tylko rozstrzeliwali na miejscu, ale ponieważ on trafił do szpitala i tam pewnie był bez mundurka, więc jakoś udało mu się przeżyć, ale to jak się te losy legionistów i ich dzieci musiały splatać. Pewnie jak on wyruszał do walki o niepodległość Polski, to się nie spodziewał, że jego dziecko będzie musiało dokładnie to samo w takim błędnym wieku robić. Tak, to jest takie jedno grupowe zdjęcie. Państwo, nie wiem, czy Państwo kojarzą jeszcze raz tą okładkę. O, tą okładkę. Widzimy tutaj tą postać. Mamy ją na zdjęciu tutaj. To jest Stanisław Pawelec.
Tu jest ten Emil Duda, tu jest Józef Witosz, o którym mówiłem. Tutaj mamy jeszcze jednego, Józef Gajdzica, który potem w Polsce międzywojennej był policjantem województwa śląskiego. Zginął w czasie ewakuacji we wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania. I nie wiem, czy Państwo widzą, jaką na tym grobie ma inskrypcję. Zginął dnia 8 lub 9 września 1939 roku, z dala od swojej ukochanej ziemi cieszyńskiej, trafiony kulą wroga. Tak, i postać Jana Raszki, przywołuję go tu już po raz drugi, zasłużony przede wszystkim dlatego, że oddał swoje talenty służbie na rzecz niepodległości. W czasie wojny, tak jak już to wspominałem, projektował różnego typu niewielkie przedmioty, które były potem sprzedawane na różnego typu aukcjach, tak jak mówiłem, głównie z przeznaczeniem na taką pomoc charytatywną, a po wojnie był autorem wielu pomników legionowych. No, całe nieszczęście polega na tym, że te pomniki przez II wojnę światową nie przetrwały. Zostały wszystkie zniszczone. Ale o tym Cieszyńskim za chwilę powiem. Tu mamy jeszcze jedno zdjęcie. Tu mamy Przepylińskiego, tu mamy Michejdę, tu mamy Oleja, tu mamy już trochę starszego Halamę, Rudolfa Halamę, tu mamy Marcelego Tyca z Dziedzic i tam jeszcze kilkunastu można rozpoznać, ale mniejszość, niestety mniejszość. I tu mamy kilka tych publikacji, które tam między Państwem krążą. I tak, to już koniec, to jest stan z momentu odsłonięcia, z 28 października 1914 roku. Tutaj jest płaskorzeźba przedstawiająca Jana Łyska, prowadzącego atak swoich żołnierzy. Bardzo też ciekawe losy, ta tablica na tym odtworzonym w 2008 roku pomniku jest oryginalna, bo ją cieszyńscy harcerze w listopadzie 1939 roku uratowali przed wysłaniem do przetopienia przez Niemców w Hutach. Reszta pomnika została oczywiście przez Niemców zburzona po wojnie, do czego wykorzystano schody, postument wykorzystano, natomiast tutaj postawiono pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. W 1990 roku, jak się pozbywano pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej, to pozbyto się niestety także tych schodów. I wtedy, kiedy pomnik był odtwarzany, schody było trzeba zrobić jako całkowicie nowe. Tutaj na tym pomniku mamy tarczę z miejscami upamiętniającymi najważniejsze bitwy legionów. Na tej tu jest łącznie 4, tu są po 3 z boków i z tyłu, nie chcę Państwa skłamać, 5 albo 6. Na tej tylnej fasadzie tego pomnika są miejsca upamiętniające walki w czasie wojny 1919 roku na Śląsku Cieszyńskim. Jeszcze jedna taka refleksja, ponieważ przyjęło się, legiony stały się mitem, dlatego że ludzie więcej wiedzą o legionach od strony wyobraźni niż od strony faktów. Z jednej strony wynikało to z tego, że w okresie II Rzeczpospolitej to te legiony, legionistów wynoszono na piedestał. Ci, którzy mogli, mieli siły i mieli możliwości włączenia się do życia politycznego, w to życie się włączali.
ale wśród cieszyńskich legionistów takich karier nie było. Może jeden jedyny legionista ze Śląska Cieszyńskiego, który można powiedzieć osiągnął jakieś stanowisko polityczne, to był Józef Płonka, nauczyciel związany ze Zbytkowem koło Strumienia, który został posłem w końcu lat 30. i do Sejmu w Warszawie, i do Sejmu Śląskiego, ale był to poseł opozycji, nie był to poseł związany z obozem sanacyjnym. Takie może taka sprzeczność, ale tak to wyglądało. I rzeczywiście, może tam w Warszawie to te kariery były niektórych pewnie zawrotne, ale tych śląskich legionistów to raczej gorzka była ta chwała legionisty i gorzki posmak tego trudu żołnierskiego, bo nie do końca osiągnęli to, o co wyruszyli walczyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, jeżeli przyciągnąłem.